Słuchajcie, witam bardzo serdecznie. W zasadzie to jestem w gościach. Minęło półtora roku, nie dokładnie policzę. Ponownie jestem w Centrum Regeneracji Organizmu. Ja to zawsze mówię Centrum Medycyny Ludowej, ale Aleksander Kalecki, jak wiecie, zmienił tą nazwę i teraz jest Centrum Medycyny Regeneracyjnej, ale godnie tutaj jego rolę powiedzi Aleksandra, pełni jego syn. Aleksander również, junior Halecki. No ja pozwoliłem sobie tutaj zadzwonić i mówię, słuchajcie, masz tam jakieś okienko, żebym przyjechał, czyli trochę zregenerować się, bo jeżdżę ostatnio dużo wysiłek. No to przyjeżdżę. A jak jestem, no to nie sposób mi włączyć kamerę. Dziękujemy za zaproszenie, Aleksander. Mówię sobie to na ty, tak sobie to powinno wygodniej. To w Polsce to jest też taka teraz moda, no cóż, trwacie i to tak, można powiedzieć, że wszystko jest dobrze i ja jestem tutaj trzeci dzień. Dłużej nie mogę, żałuję. Wszystko jest tak było i wszystko jest dobrze. Już się tam zawsze gospodarz to powie, a tam bym poprawił, tam bym zmienił, tu mam jakieś tam braki kadrowe, a to co, a tu tamto, ale z punktu widzenia takiego, powiedzmy, uczestnika tych terapii, no to ja to same dobrodziejstwa zebrałem, czuję się nieźle doładowany energetycznie. Jak ta sytuacja wygląda, może prawnie zaczniemy od tego, od kiedy tato już wyjechał i ty, prawda, twoja rodzina przejęła, jakby w sensie prawnym już schedę po ojcu. No tak, już wcześniej informowaliśmy widzów i że tutaj jak mój ojciec przyjechał, musieliśmy tą firmę przerejestrować na mnie, tak? I tutaj ta działalność to zaczęło się od momentu, kiedy on wyjechał praktycznie. Osoby, ci, którzy nas odwiedzają, to praktycznie nie odczuwają w żaden sposób zmian, a wręcz przeciwnie, to co trzeba było poprawić, poprawiliśmy maksymalnie, żeby udoskonalić ten proces metody mojego ojca, czyli to, co tutaj, bo wszystkie te zabiegi, żeby był i personel pracował jak najbardziej, wykonując wszystkie te poprawne zabiegi, tak? No i ludzie, to co przyjeżdżają, nie odczuwają, tak jak pan tutaj wspomniał wcześniej, nie odczuwałem żadnej różnicy, czy było wcześniej to, co mój ojciec był, czy tutaj to, co teraz się dzieje, czyli dbamy o to, żeby ludzie przyjeżdżali i wyjeżdżali szczęśliwi. Oczywiście poprawienie z poprawieniem zdrowia, tak? Wiadomo, przyjeżdżają jedni z lekkimi problemami lub profilaktycznie, jak pan na przykład, tak? Albo przyjeżdżają z ciężkimi problemami, też staramy się jak najbardziej pomóc i wiele osób też wyjeżdża z pozytywnymi wynikami. Oczywiście też staramy się filmiki z nowymi osobami tutaj dodawać, którzy są, może nie jest ich za wiele, ale no problem taki, że na dzień dzisiejszy z tym RODO i ludzi są różnej kategorii przyjeżdżają. Jedni są, boją się przez rodziny, drudzy boją się przez stanowisko, że nie chcą się upubliczniać, tak? Ale naprawdę wiele osób tutaj przyjeżdża i cały czas my jesteśmy pełne ręce pracy, jak to się mówi. No ja tutaj w kuluarach zawsze wykorzystuję tę sytuację, żeby porozmawiać, pogaworzyć z ludźmi właśnie, a co, z czym przyjechali, a pomaga, a nie pomaga. No generalnie jest takie nastawienie pozytywne, że odnotowują pewną poprawę. No niektórzy, wiadomo, mają pewne lęki przed pewnymi zabiegami większymi niż szczególnie. Na przykład największy lęk miałem przed refleksoterapią, ale muszę powiedzieć, że ja tutaj ją miałem. To tym razem było to tak zrobione, że było na granicy bólu i można powiedzieć, to o to chodzi, bo jak boli, to jest terapia, tak? Jak nie boli, to się nic nie dzieje, więc nie jest tak. A jak beczka dzisiaj? No beczka, tak. No beczka to jest to, że jeżeli tam pływa lód, słuchajcie, jest prawie zero, znaczy no powiedzmy jeden stopień z hakiem, no to wejść do takiej wody to jest jednak wyzwanie. Ja to najpierw wchodzę pod ten zimny prysznic, żeby jednak spłukać się pod te gorąco, ten pot. Już mam pierwsze przygotowanie do zimnej, potem już wejdę do środka i tam z tą głową. Najgorzej z głową, bo ona tam jak wyjdzie, to już płynę w górę jak tego, ale potem to jakby się na nowo narodzi. No właśnie osoby, którzy przyjeżdżają, przede wszystkim pokonują swoje strachy, tak? Bo wiele osób, które przyjeżdżają, nie mieli styczności, no z całą to jeszcze może, ale z zimną wodą lodowatą, to tak naprawdę wiele osób nie miało styczności. I tutaj tak naprawdę ich utrzymy, przełamujemy ich barierę psychiczną, bo to tylko blokada psychologiczna tak wygląda i wyjeżdżają i później w domu to praktykują, więc to jest takie bardzo pozytywne, że osoby, którzy chcą o siebie zadbać, mogą to kontynuować, tak? Tak samo ci, którzy wyjeżdżają, no też dostają od nas profilaktyczne wskazówki, co mogą dalej o swoje zdrowie dbać, tak? Więc uświadamiamy im, co mogą robić, nie iść, jak wiadomo, iść do apteki, tam po te leki i tak dalej, tylko można drugimi metodami dbać o swoje zdrowie. Ja tutaj cały czas spośród tych terapii, a zaczynamy rano, zależy, czy się stanie tej siódmej, bo de facto już po siódmej można iść na saunę, to cały czas moje największe ulubienie idzie w kierunku borowinki, ale to nie jest tak, że słyszę, bo borowina, bo na szarnie malują, tam jest naprawdę ze 3 czy 4 podkłady, to nie jest tak, że samą borowinę kładą. Najpierw gdzieś fajna raz był pasek cytrynowy, potem trzeba było się spłukać, potem był powiedzmy jakieś zioła, tak? Potem dano zioła, poszedł jakiś balsam.
Potem już nie pamiętam co i potem dopiero poszła sól, tak? A ciepłutka sól, która ciepła, sól, to się rozsypują tutaj dziewczyny po całym twoim ciele. Na pracownik balsam też jest taki, taki ciepławy, więc to robi olbrzymie przyjemność. No i ta borowina na koniec, potem Czerwony Murzyn wygląda, więc rozsypałem już po znajomych tam podróże z Afryki, prawda, z siebie, ze swoją podchodką. Lubię to, bo też przy okazji się można zrzemnąć, ale też i porozmawiać z ludźmi, tak, po prostu, że w ciekawych tematach. I te kuluarowe rzeczy są dobre, bo widzę, że każdy, powiedzmy, opowiada, co mu jest, co mu na co pomogło, gdzie tam coś, z czego korzysta i tu wszyscy sobie wzajemnie pomagają. To jest ważna jakaś atmosfera, wy też o to dbacie, żeby jakaś taka fajna, pogodna atmosfera była tutaj w ogóle w środku. Oczywiście, dbamy o to, żeby ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, że to u nas nie wygląda jak w szpitalu, tak? U nas to wygląda jak to domowa atmosfera, czyli każdy, pomimo, że przyjeżdżają z różnymi problemami, lekkimi, ciężkimi, to każdy uśmiecha się, każdy drugiemu pomoże, porozmawia i tak dalej, tak? Więc o to przede wszystkim dbamy, żeby człowiek się czuł komfortowo. To, co o zabiegach peelingowych, co pan wspomniał. Jak najbardziej dużo tych zabiegów i w jednym czasie, ale one są długotrwałe, tak? Różnica właśnie między tym, co wszędzie praktycznie na całym świecie robią w tych uzdrowiskach te zabiegi borowinowe lub peelingowe, oni trwają ile tam, 15 minut, 20 minut maksymalnie. U nas to trwa co najmniej godzinę, dwie, no i więcej, jeżeli jest taka potrzeba, tak? I stosując wiele przy tym różnych środków tych peelingowych i innych masaży oczywiście. Także myślę, że message od nas płynie zawsze ten sam. Zresztą była audycja po tym, jak Aleksander wyjechał. Byliście wy tutaj u nas w studiu, pamiętam. Tak, przyjeżdżaliśmy. Przyjeżdżaliście przecież też ciekawe osoby. Rzeczywiście też tak podpytywałem, czy ktoś coś powie do kamery, ale tak jak mówisz, oni jakoś tak się boją, że to może czymś zaszkodzić. Myślę, że taka coraz większa obstrukcja tego przemysłu medycznego wobec medycyny naturalnej powoduje, że też ci, którzy korzystają z dobrodziejstw tej medycyny, bardziej lękają się ewentualnych konsekwencji, że ktoś gdzieś rozpozna i będzie widział, że w ten sposób poprawia zdrowie, no mają lęki, to jest jakby ogólny taki jakiś trend. To wiele aspektów porusza, bo nawet ostatnio mieliśmy taki przypadek, że osoba przyjechała, ale tak naprawdę musiała zrezygnować. Nawet nie zaczęła zabiegać na to, że ją rodzina psychicznie wykończyła, tak? Że niestety, jeżeli osoba jest, wierzy w to, chce korzystać i tak dalej, ale najbliższa rodzina, która mówi, że gdzie, do szarlatanów i tak dalej. Wiemy, jak to wygląda. I tak wiele, to czasami tak się boją, dlatego oni nie chcą nam pokazać, niektórzy odbyli turnusy i też mówią, no niestety nie nagramy się, bo rodzina nawet nie wie, że tutaj jesteśmy. I nie powiedzą im. Albo są inne miejsce, sytuacje, jak na przykład gdzieś pracuje na jakimś stanowisku i też nie chcę podzielić się, bo wie, jaka może być później reakcja na to, tak? No ale coraz więcej tam może ludzi, którzy szukają, może sobie uświadamiają, ale jest to jeszcze jakiś problem, który w przyszłości może, miejmy nadzieję, że będzie bardziej otwarcie ludzi na taką terapię. No właśnie, to jest wtedy, to w ogóle jest, wiesz, to jest paradoksalne, bo i co tu w ogóle może mieć człowieka zaszkodzić? Po pierwsze, no właściwie to mają na rynku takim komercyjnym praktycznie też to samo, w cudzysłowie. Bo w uzdrowiskach praktycznie z częścią zabiegów oni mają to samo praktycznie, tylko oczywiście bardzo krótkie masaże czy coś tam, tak, ale mówię, to jest tak samo, jak ktoś jedzie na uzdrowisko, to nikt nie powie, że tam szarlatanie potem, tak? Bo oczywiście tam jest lekarz, tam jest pielęgniarka. Ale też macie lekarz. No to oczywiście, też personel jak najbardziej wykwalifikowany, więc nie ma z tym problemu, ale mówię, no tak ludzie myślą na ten temat. Ja bym też się wiąże z tym, że tutaj jest taka intensywność, żadne spa nie ma czegoś takiego, żeby w ciągu dnia, w sumie licząc od 6 do 8, tak. Gdyby to były też te zajęcia indywidualne, każdy się stosował, to jest jeszcze do 19, mam przerwę na obiad. 19 do 20. Nawet czasem 20, no. I jeżeli to ma być masaż tajski, dzisiaj nie, fantastycznie robią. Jeżeli to ma być masaż klasyczny czy chiński, jeżeli to jest właśnie łorowina, przez 1,5 godziny sobie leżysz, jeżeli to są sauny, to przecież całe centra saunowe są. No czegoś by się, czy kąpiele, prawda, hydromasaż, no czego byś nie dotknął, czy refleksoterapia, tak, czy nawet ten dzwon. Choćby, no, jeszcze tych różnych, elektroterapia, tak? No to wszystko jest jakby uznane na rynku, ale tu złączone w pewną całość tworzy rzeczywiście jakiś taki niepowtarzalny blok zajęciowy. Dlatego te akwapinie, tych wód, macie cały zestaw, też ziół, który każdy dostaje, prawda? Zioło, tak samo i to, co pan mówi, wody piją, herbatę tutaj piją ludzie. No wiele rzeczy to stosujemy i to w krótkim czasie. I to właśnie tak owocuje na tego pobudzenia tego naszego systemu obronnego, żeby zaczął walczyć z tymi problemami, które są. I to nie tylko musi być, jak to ludzie myślą, a to, że jak już trzeba, jakiś problem jest ciężki, to trzeba walczyć z tym. Nie, można przyjechać profilaktycznie.
bardzo dobre wyniki osób, na przykład ci, którzy sportowcy nawet przyjeżdżali kilka i naprawdę poprawiali swoje wyniki sportowe na przykład. No tutaj jest takich rzeczy, które naprawdę zasługują na szczególną taką uwagę i atencję. To jest to. Ja sam pamiętam, że próbowałem zrobić oczyszczenie wątroby nieraz tak sobie w mieszkaniu, ale jakoś brakowało determinacji. Jak to się już przyjechało, no to już nie było wyjścia. Jak zrobiłeś raz, to potem już drugi idzie jak z górki. To nie jest takie straszne, jak każdy myśli przeciwnie, jeśli się takiego nie dzieje. W większości przypadków czasami tam ktoś pójdzie wcześniej do toalety, ktoś później. No też te lewatywy, które mogą być dyskomfortem, jak jesteś sam, ale jak zrobisz raz, ktoś ci zrobi, ktoś ci pomoże. No to tutaj mamy pielęgniarkę przede wszystkim, która wykonuje to profesjonalnie te lewatywy, więc nie ma czego się obawiać, że na to przeszkoda nie ma. Tak? Oczyszczanie wątroby jak najbardziej wykonujemy raz w tygodniu i to właśnie co pozytywne w naszym miejscu tutaj, że ludzie, którzy tutaj są, oni się wymieniają też swoim doświadczeniem. Tak? Tak. Oni nie podbudowują. My też tutaj pilnujemy tak, żeby to jak najbardziej pozytywnie. My cały czas praktycznie ja zawsze ludziom tłumaczę, którzy przyjeżdżają, tak, że my tutaj dosłownie obok mieszkamy, już potrzebujemy na nocy, jesteśmy w razie czego wspomóc i czy tam coś potrzebne jest, więc to z tym nie ma problemu. I wszyscy, którzy przyjeżdżają, dają radę oczyścić się, tak? Tylko, że ludzie, niektórzy obawiają się, dlatego przyjeżdżają nawet na samo szkolenie, czyli tak naprawdę na tydzień przyjeżdżają do nas, żeby przejść przez cały kompleks i się nauczyć tego, żeby później w domu kontynuować, tak? Bo to jest, wiadomo, że jest oczyszczanie wątroby, to jest jedno z najważniejszych oczyszczeń w naszym organizmie, bo wątroba pracuje nad wieloma procesami w naszym organizmie i cały czas ma co robić, bo nasze żywność i nasze środowisko niestety nie jest na dzień dzisiejszy zdrowe i cały czas to idzie w tendencję gorszego. Tak, to pogarsza się. Jedyne to, co widzę, to budzenie się świadomości ludzi w kierunku właśnie terapii naturalnej, medycyny naturalnej. To w całej Polsce jest. Za granicą wydaje mi się, że też co chwilę jakieś imprezy, jakieś festiwale, sam co chwilę gdzieś jeżdżę, bo tak. Kamera gdzieś jeździ. A tutaj wróciliśmy, słuchajcie, znaczy ja wróciłem po tej przerwie. Trochę żałuję, że tak za długo ta przerwa trwała. Tak to się mówiłem z Aleksandrem, że za dwa razy w miesiącu powinno wpadać na te 2-3 dni. Zawsze kamerkę wezmę. Może akurat ktoś się da przekonać, żeby opowiedzieć. Zawsze jakaś krótka relacja z tego, co tu się działo w ostatnie te 3 dni, kiedy ja akurat jestem. Także cieszę się, gratuluję, że jesteście na posterunku, że robicie swoje. Ja serdecznie rekomenduję najbardziej tutaj te zabiegi. Czy na koniec, na jakiej są internetowej, szukamy wiadomości? www.medycynaludowa.com to jest nasza strona, gdzie można zajrzeć, wszystkie informacje spojrzeć. Oczywiście wszyscy, którzy chcą, mogą przyjechać i do Polski, i tak samo do mojego ojca, do Rosji, też na stronie jest dział kontaktu. Telefony, można jak najbardziej się umówić i przyjechać albo tu, albo tam. No słyszałem, że tak na koniec, bo dzwonił do mnie Aleksander jedzie ostatnio, no to powiedzmy, gdzie trochę później czemu wymitujemy. No i mówię, że tam ośrodek posadzi. Tak, ośrodek jak najbardziej już, znaczy on uruchomił ośrodek, troszeczkę go poprawia jeszcze, no nawet na bieżąco te pewne prace remontowe są, ale osoby przyjeżdżają do niego i są nawet bardzo dobre, jak zwykle wyniki, oczywiście to jest nieuniknione. No i jak najbardziej ludzie, którzy chcą przyjechać, tak jak wspomniałem, i tu, i tam, więc nie ma żadnych przeszkody, bariery. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że ta strona internetowa dalej ma swoje nazwie medycyny ludowej, bo ja od początku, jak mówię, to jadę do ośrodka medycyny ludowej do Świebodzic, a dopiero potem mówię tą nazwę medycyny regeneracyjnej. Bo to jest kompleks metod, który właśnie przez wiele lat zbierany, tylko oczywiście zebrane w pewnym kompleks metod, które stosujemy, ewentualnie troszkę dopracowane, żeby to wszystko dobrze współgrało. Dużo rzeczy dzisiaj też miałem, nie wczoraj pan tutaj mówił o uszach, jak chodzi o świecowanie uszu i jeszcze fajne rzeczy. Także jak się wyjdzie na salę, to może dopiero się dowiedzieć, jakie to jest gamasz bardzo różny. Nie da się tego przekazać niestety ani przy rozmowie, ani przez kamerę, dlatego serdecznie zapraszamy, żeby się przekonać na swojej skórze. Nie ma czego się obawiać. Każdy tutaj przyjeżdża i praktycznie nie było takiej sytuacji, żeby wyjeżdżał niezadowolony. Ja przynajmniej póki co. Zapisuję się na drugi raz. Trzymajcie się, dzielę tak, ludzie wracają. Serdecznie zapraszam. Gratulujemy. Trzymajcie tak dalej. Dziękuję bardzo.